Jak ja bym sobie czegoś życzył, to życzyłbym sobie coś takiego, aby państwo polskie, to nie jest niewyobrażalne, ani to też nie kosztowałoby jakoś bardzo dużo, zbudował coś w rodzaju takiego niedużego, elitarnego uniwersytetu, który by szkolił. Polskich ekspertów w zakresie prawników w zakresie prawa europejskiego, który później byliby w stanie skutecznie reprezentować polskie państwo i, 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 i interesy tego państwa w instytucjach europejskich, a przede wszystkim w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Tutaj jesteśmy absolutnie jakby po 20 latach w jakby nie do niedoczasie nie, nie posiadamy tych zdolności i przegrywamy w związku z tym bardzo na tym polu. A, 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 a mogłoby być zupełnie, a, a mogłoby być zupełnie inaczej.